Także witamy Państwa dzisiaj. Witamy Państwa. Dzisiaj mamy już dosłownie to, co na środku 30, prawda? A przecież stycznia 30, 2000, proszę Państwa, 15 roku. Radio latające, radio obrotowe, TOK FM, Euro, Conchita, Ekstra. Zapraszamy Państwa serdecznie do współpracę, żebyście Państwo mogli mniej więcej wiedzieć, proszę Państwa, co się dzieje w świecie teraz, co się dzieje, jaka jest, proszę Państwa, sytuacja. No bo już tu według Janka Witka czołgi jadą tu z tej strony. Ja jeszcze mówię, że szkoda, że nie z południa. No ale to widzicie Państwo, jako ciepłoduch, jako lekkoduch, który widzicie Państwo. Nie dość, że smaków ma za mało tych francuskiego jedzenia, francuskich smaków takich, proszę Państwa, wysublimowanych, lepszych jedzenia wysokiej jakości, to jeszcze wojny mu się takiej chce zabawiać, wojną w sensie, atakiem. I że atakuje, proszę Państwa, już Rosja, Polska atakuje i że trzeba będzie się uczyć języka rosyjskiego, czyli że po prostu on sobie wyjaśnia w taki różny, bajeczny sposób. Widzicie Państwo, co to znaczy wojna. Przede wszystkim nikt tutaj by się nie poddał, ale że mówił, że Polska tak z Ameryką, za pan brat, żyła, była, szła. Proszę Państwa, a to wszystko, że nieprawda, bo Ameryka nie ma funduszy i wcale, że ta Ameryka nie będzie, i proszę nie mówić Ameryka, 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 nie będzie broniła Polski. No, dlaczego nie mówić Ameryka? Proszę Państwa, dlatego, że nawet po amerykańsku jest Ameryka. Ameryka. Tam się nie mówi Ameryka. No bo jak gdyby ktoś tak powiedział w amerykańsku, to byłby wyśmiany. Także widzicie Państwo, nawet po amerykańsku jest Ameryka. Nie ma Ameryka. Dlaczego Polacy to upraszczają? Dlatego, że Polacy to prosty naród, taki kiczowaty, i oni się nigdy, Polacy, nie nauczą niczego. A tak się uczyli tego angielskiego, tak się uczyli. Ja mówię, lepiej mniej powiedzieć wam prostakom, niż mówić nie wiadomo ile, za dużo i źle. No. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. Radio TOK FM, Euro, Conchita, Ekstra. Oczywiście, Filip Kekusz, zapraszam. Przepisy w sprawie płacy minimalnej w Niemczech zostały zawieszone, powiedział o tym minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz, który dziś w Berlinie rozmawiał ze swoją niemiecką odpowiedniczką. Ona sama potwierdziła te informacje. Nowe prawo weszło w życie na początku roku. Zakładało, że każdy pracujący w Niemczech musi dostawać co najmniej 8,5 euro za godzinę, niezależnie od tego, gdzie siedzi doma jego pracodawca. Przepisy wzbudziły niepokój firm transportowych, których kierowcy tranzytem przejeżdżali przez Niemcy. Zastrzeżenia w tej sprawie od kilku tygodni zgłaszało kilkanaście państw. O wyjaśnienie przepisów do rządu w Berlinie zwróciła się też Komisja Europejska. 400...
30 nowych mieszkań dla żydowskich osadników powstanie na zachodnim brzegu Jordanu. Rząd Izraela ogłosił przetargi na rozbudowę już istniejących tam osiedli. Władze podjęły decyzję nie bacząc na sprzeciw społeczności międzynarodowej dla osadnictwa. Teraz sytuacja między Izraelem i Palestyną jest coraz bardziej napięta, m.in. dlatego, że palestyńskie władze złożyły wniosek o przystąpienie do Międzynarodowego Trybunału Karnego, by ścigać przywódców Izraela za domniemane zbrodnie wojenne. Zarówno ONZ, jak i Unia Europejska, a nawet Stany Zjednoczone postrzegają osadnictwo jako główną przeszkodę na drodze do rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Słuchasz informacji TOK FM. Trzech francuskich turystów zatrzymanych w Kambodży. Mężczyźni robili sobie zdjęcia na terenie słynnego kompleksu świątyń Angkor, Nago. Incydent był wczoraj. Zatrzymani wciąż są w areszcie. Według policjantów przyznali, że popełnili błąd. Buddyjskie świątynie rozciągają się w dżungli Kambodży na powierzchni kilkuset kilometrów kwadratowych. To główna atrakcja turystyczna kraju, wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Marcin Gortat nie wystąpi jednak w tegorocznym meczu All-Stars koszykarskiej ligi NBA. Zawodnik Washington Wizards zajął czwarte miejsce w głosowaniu internautów, a tylko trzy pierwsze nazwiska dostawały miejsce w pierwszej piątce. Polaka do składu mogli jeszcze włączyć trenerzy, ale ci ostatecznie wybrali zawodników Atlanta Hawks i Miami. Także UNESCO, proszę Państwa, UNESCO. Zgadzał się Shaquille O'Neal, legendarny koszykarz uznał, że Polak został niezasłużenie pominięty. Także proszę Państwa, tutaj żeśmy byli, no wczoraj już, tak, w Instytucie Słowackim i goście byli, proszę Państwa, Jacek Wszoła, Szurkowski i sportowcy. Jeszcze tylko tej Szewińskiej, co biegała, brakowało, bo się wstydzą, że one tak szybko biegały. Jeszcze tej Szewińskiej tylko brakowało. Bardzo ładna ta karykatura była, także proszę Państwa, niepotrzebne nam jest Muzeum Karykatury. Myśmy tam nie miały czasu na zresztą nawet i niektórzy uciekali też na ten Instytut Słowacki, dużo nie miałyśmy czasu za nitką, bo kończył się ten cały festiwal Ekumena D. Także Państwo możecie tutaj śledzić wzmianki na temat Ekumena D. No nie będziecie Państwo samotni, będziecie Państwo oczytani, będziecie Państwo inteligentni. Proszę Państwa, ja 30-40 lat głoszę Ewangelię na Pradze, w Warszawie, w Polsce, w świecie. A teraz jeszcze na całym świecie jestem, bo no, głosimy przez internet. To przecież jeszcze mówię do tego Jaśka, jak on tak tymi wojnami się bawi, mało mu tych zabawek było, żeby ktoś wymyślił, tak jak my mówimy po polsku, żeby ktoś wymyślił tłumaczenie symultaniczne na język obcy, na język obcy, także ludzie by już mogli słuchać naszego radia TOK FM Euro Conchita Extra we wszystkich językach świata. No wiecie Państwo, może nawet przynajmniej tak tłumaczyć piąte przez dziesiąte. Po polsku. No. Piąte przez dziesiąte. Także zapraszamy Państwa serdecznie. No i tak historia dotyczy Jakuba pierwszego. A ciekawe, czy jest taki internet, jak się mówi mu, na przykład www, to on zapisuje. No chyba nie ma, nie wiem. Wiecie Państwo, to jest za trudne dla komputera. Komputer to nie jest człowiek. Atakowały króla osobiście, jego rodzina, jego krewnych. Także Jaśko poszedł, proszę Państwa, na te pety, niech on idzie, zaraz wróci za pół godziny, ale on bez petów żyć nie może. Rozpustnice, morderczynie swoich dzieci i tak dalej. Był Jakub bardzo wrażliwy na krytykę, jak to poeta, bo też był poetą. Wysłał agenta, później drugiego, obaj poeci. Tak, dzisiaj mamy już, więc 30, proszę Państwa. Czas leci. I ukarać. A jeśli się nie da przed sądem, to nawet taki plan był, żeby jednego z nich porwać. Radio TOK FM Euro Conchita Extra. Niespornego autora z Flandrii, przywieziono do Londynu, skazano, powieszono. Powieszono, widzicie Państwo, o, to nie było tak prosto. Cały ten ceremoniał też. Powieszono i już. Nie ma żadnych. No i ty, jednego z tych autorów, sytuacja jest o tyle dziwna, że jeden z autorów ukrywa się pseudonimem,
Do dzisiaj nie udało się zidentyfikować go. Drugiego nazwisko znamy, to jest Jan Sterkowski albo Starkowski, Starkowiusz w łacińskiej wersji, którego spytano w końcu, postawiono przed sądem, skazano na ścięcie, było to oczywiście ścięte. Kętrzynie? W Kętrzy. Kętrzynie zachował się dokumenty. To oczywiście królowi angielskiemu nie wystarczyło, jeszcze wystosował list do księcia Brandenburskiego, do królewca, żeby również książkę zniszczyć i tak zachował się list graniczy za książką. Kuriozum zupełnie. W berlińskiej bibliotece to znalazłem. List graniczy za książką. Książka jest traktowana jak przestępca i przez to obywatele księstwa są wezwani do tego, żeby książkę dostarczyć urzędnikom, którzy mają odpowiednio spakować i później zniszczyć. No i Starkowicz stracił głowę, co nawet wówczas wywołało oburzenie. Jeszcze wiele lat później posłom angielskim to wypominano tu i ówdzie. A trzeci autor był zakonnikiem, ale mówił, że to nie on napisał. Książka jest pod jego nazwiskiem, ale on twierdził, że to nie on, tylko użyczył nazwiska koledze, który był jezuitą, a jezuitom od pewnego czasu nie wolno było mieszać się do polityki, więc kolega poprosił go o użyczenie nazwiska. Więc mamy takie trzy kuriozalne zupełnie przypadki, śledztwa, próby ukarania autorów. Oczywiście w tym trzecim wypadku... Czyli że kolega napisał. Bo zakonnicy nie podlegali jurysdykcji państwa, tylko kościelnej, więc nie można było nic robić. No i to stało się okazją też do opisania szerszego zjawiska, jakim była ta wojna na paszkwile, na książki, która poprzedzała wybór wojny 30-letniej i była pierwszym na taką skalę chyba starciem nie tylko dwóch religii, ale... No religia, to są przykładowie przarsacki. Wysłała nawet książka, jak prowadzić polemiki. Różne wracają trendy, prądy, poglądy, komunizm. Według Jaśka, gdy Polska przez... Znaczy Warszawa tu cała, ta katolicka Warszawa, przecież mi nie dotyczy to Angloameryki Białystok, nie dotyczy to całego tego prawosławia, zgiełku prawych ludzi. Tylko tutaj, wiecie Państwo, macie to, na co zasłużyliście, tak jak żeśmy wczoraj o tych Ukraińczykach, że z kosą biegali na Wołyniu, że katowali, mordowali ludzi. To macie co, na co zasłużyliście. A poza tym i zagrożenia, przypomnijmy sobie Salmana Rushdie, prawda? Które to było też w Polsce. A co to jest wojna? Przecież wiadomo, co to jest wojna, że ludzie tak musiał zejść do podziemia, tak jak jego poprzednicy strzelili, ukrywać się. Bo to zagrożenie było rzeczywiste. Widzimy co z Niemcami robią ci fanatycy islamscy. Pisanie było zagrożeniem zawsze. A tam to jest wojna, proszę Państwa. Nigdy tam to rzeczywiste zagrożenie, to można było. Gorąco jest na zabitki. Nie zabili ciebie. Strasznie gorąco, to jest 10 stopni ciepła. No. Coś niesamowitego. A widzisz, no. Tragedia. I teraz tej zimy nie ma, zarazki będą nas te morgelony zatrują.